Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmie informacyjnym. I dzisiaj zajmiemy się tym, co w najbliższej aktualizacji możemy zobaczyć, czy w najbliższych dwóch aktualizacjach będziemy mogli zobaczyć World of Warships. Otóż, wiemy, szanowni Państwo, że będziemy mieli kolejną stocznię, w której nagrodą główną będzie brytyjski rozrzutnik tieru, przepraszam, pancernik tieru 9, Marlboro. To jest okręt, którego chyba nie muszę za bardzo przedstawiać, bo już od jakiegoś czasu krążą o nim informacje i jego parametry są dosyć mocno znane. Pancernik, który ma mały kaliber, nie ma dobrego podpalania, tak jak większość pancerników brytyjskich. Nie ma tej brytyjskiej naprawki, plus ma do tego Sigma 1,4, więc gdzieś w okolicach tieru 4, myślę, że maksymalnie. To jest właśnie główna nagroda za stocznię. I co ciekawe, dosyć droga będzie to stocznia, bo mamy tutaj 32 fazy, przy czym 27 możemy zrobić za darmo. Musimy za 5 faz zapłacić 1500 dublonów każda. Ewentualnie oczywiście pewnie będą na początku jakieś tam pakiety, pierdoły startowe i tego typu rzeczy, więc może będzie trochę taniej niż 1500 za sztukę. Po drodze, za fazę 6 oraz za fazę 17 dostaniemy odpowiednio Dreadnota oraz Repulsa, czyli taki w zasadzie bardzo mocno podobny do Huda okręt. Ja nie jestem za bardzo zaznajomiony z historią brytyjskiej marynarki wojennej, więc pewnie ktoś się zaraz oburzy, że tak mówię. Ale tak na pierwszy rzut oka dla mnie to jest chyba Hood, nie wiem, czy to jest ta sama klasa okrętu, czy nie. No i Marlboro prezentuje się następująco. Tutaj mamy dużo dział, które się przeładowują, nie pamiętam ile, ale no Sigma 1,4 troszeczkę od tego okrętu odrzuca. Oczywiście będzie można dostać również kamuflaż na ten okręt i kapitana 10-punktowego, także nic wartego uwagi. Czy mamy tutaj informacje o tym, że będą dostępne stal lub coś innego? Nie ma na razie tutaj takiej informacji, ale będzie można również dostać kontenery mikołajowe. To chyba już bardziej ciekawy temat jest. Także powolutku zbliżamy się do aktualizacji, która nam wejdzie w okolicach świąt i będziemy mieli tutaj właśnie tego typu bajery. A, widzicie, 12, przepraszam, 16 dział, ale Sigma 1,4, więc Leon przy takiej Sigmie ma troszeczkę lepsze parametry, jeżeli chodzi o artylerię. I tutaj, moi drodzy, mamy kolejne wydarzenie, które nikogo nie obchodzi. Będzie się samo tam gdzieś w tle robiło, czyli będziemy zbierać jakieś tam gwiazdki, odblokować sobie jakiś tam kapitanów śmiesznych, świątecznych i kolekcja, za którą dostaniemy duży kontener mikołajowy. To akurat jest plus 4 strony po 6 emblematów, czy elementów, czyli tych elementów trochę trzeba będzie zebrać. Za zebranie każdej z tych stron będziemy odblokowywali sobie jeden dzień premium nagrody. Także no, nagroda główna nas bardziej tu interesuje niż coś pośredniego. Oczywiście dostaniemy nowy port, czy tam odświeżony port, bo będzie to Londyn, udekorowany w wystrój świąteczno-bożonarodzeniowy i będzie on wyglądał mniej więcej następująco. Dostaniemy również kamuflaż, który będziemy mogli przydzielać sobie na różne pytania, czy różne okręty. Ja tutaj nie doczytałem takiej informacji. I drobne zmiany w muzyce oraz interfejsie portowym, ale to nie są istotne rzeczy na ten moment, tym zajmiemy się bliżej aktualizacji, dokładnie to omówimy. Nowa zawartość, czyli permanentny kamuflaż, japoński zamek na fuzo. Wygląda to trochę jakby to wyrwał z mapy Śpiący Gigant, te domeczki takie te. No, charakterystyczna architektura japońska, no ale wowsie średnio. No, stojący samuraj troszeczkę oddaje tutaj klimat tej wysokiej nadbudówki na fuzo, ale czy... No, wiadomo, może komuś się spodoba. I dwa nowe kamuflaże. Co dalej? Nowe okręty zostały również zapowiedziane. I mamy tutaj, moi drodzy, tak. Forrest Sherman, czyli niszczyciel tieru 10 amerykański, wyposażony będzie w 3 pojedyncze, jak widzimy tutaj, działa kalibru 127 mm, które będą strzelane ładunkowo burzącymi pociskami lub pociskami przeciwpancerno-ładunkowymi, znanymi szerzej jako sapy. Będziemy tutaj mieli 4 pojedyncze wyrzutnie torpedowe oraz będziemy mieli tutaj sobie mogli odpalać dym. Więc taki typowy niszczyciel, jeżeli chodzi o artylerię. Mamy 3 pojedyncze działa. Pytanie, jaki reload będzie. Myślę, że coś w okolicy sekundy będziemy się kręcić, bo to nie jest dużo. Pytanie, jak długo będzie stał dym, ale raczej to, skoro to jest amerykański niszczyciel, to raczej ten dym będzie długo. Obstawiam, że to będzie okręt dostępny za stal, więc kolejne gówno za stal. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w praniu. Może uda mi się do niego dostać przed czasem, żeby mógłbym go jakoś scharakteryzować bliżej niż na tyle, na ile wiemy w tej chwili. Są parametry tych okrętów? Jest, są parametry, dobra.
Zerknijmy sobie. 3 razy 1, 127, 12 i 6 zasięgu. Reload 2,5 sekundy na 3 rury, to powiem wam nie za specjalnie. 4 pojedyncze torpedy, 4 pojedyncze wyrzutnie, przepraszam. O reloadzie 81 sekund, także dosyć długo. Zasięg torped 16,5, prędkość 66. No, powiedzmy, że do zaakceptowania. Już widzieliście, co tu przeminąłem po drodze. Krążownik Sewastopol, czyli kadłub z Kronstadta z działami z, nie wiem, Bismarka chyba, coś tego typu. Taka trochę hybryda, tylko nie taka hybryda jak WoW wprowadza, tylko hybryda okrętu radzieckiego i niemieckiego. Czyli po prostu WoWsik próbuje nam tutaj sprzedać Kronstadta w nieco uboższej, gorszej wersji. Mamy tych dział tutaj tylko 6. Pewnie będą celniejsze, miały lepszą penetrację, chociaż no, działa na Kronstadcie to nie jest coś, co można sobie zignorować. Krążownik tieru 6 Kanaria i moi drodzy, coś na co pewnie wielu fanów brytyjskiej marynarki wojennej czekało dosyć długo, czyli krążownik Dido pod właściwą banderą, także będziemy mogli sobie taki okręcik premium sprawić na tierze 6. Pewnie taka mała Atlanta to będzie coś tego typu. Także szybciutko jeszcze przez parametry przelecimy. Krążownik Sewastopol tier 10, 3 razy 2 380, tak, czyli Bismarckowe działa. 19,1 zasięgu. Reload. Gdzie jest reload? 26 sekund. Jak na krążowniku dosyć sporo, wydaje mi się. Coraz większe, coraz dłuższe te reloady z tych, widzę, nowych okrętach się pojawiają w WoWsiku. Nie wiem, do czego to prowadzi. Raczej do siedzenia z tyłu i nudnej rozgrywki po prostu. Kanaria. 4 razy 203. O, tutaj spoko. Reload mamy jaki? 15-sekundowy, czyli dosyć długi. Ale zerknijmy sobie na Dido, bo ja lubię lekkie krążowniki. Mam tutaj 5 razy 2, 133 mm. O przeładowaniu, gdzie to się podziało, 6 sekund, czyli do zaakceptowania. Jakie mamy tu materiały eksploatacyjne? Aha, krótkie strzały dymu, czyli taki typowy dym brytyjski. A i tu mamy, proszę Państwa, wisienkę na torcie usypanym z, no powiedzmy, że z czekolady. Otóż... pierwszy okręt premium z nowej klasy. A jeżeli mamy okręt premium z danej klasy w jakimś drzewku, czy w jakiejś nacji, to raczej wróży nam to, że pojawi się całe drzewko. No wiadomo, całe drzewko w aspekcie okrętów podwodnych, gdzie mamy tylko 3 okręty w tym drzewku, to nie jest dużo, ale możemy się domyślać tutaj, że WG zaczyna doić pieniążki z tego, co zostaje wprowadzone, czyli z tych okrętów podwodnych, bo to jest główny aspekt wprowadzenia tych jednostek. To nie chodzi o urozmaicanie, tylko po prostu o to, żeby mieć, otworzyć sobie kolejną furtkę, przez którą będzie można przepychać klony i zarabiać na nich pieniądze. Także jeżeli ktoś się łudził, że jest jeszcze jakaś nadzieja na to, że te okręty podwodne nie wejdą, no to zaczyna się to, o czym mówiłem już jakiś czas temu. Nowa klasa, nowe premki, nowe pieniądze do zarobienia. Już tutaj nie mamy na szczęście informacji na temat tego, jak tutaj się przedstawiają charakterystyki tego okrętu, a w zasadzie nic mnie to nie obchodzi, bo tymi okrętami grał nie będę. Ale wiemy, że możemy się takiego drzewka spodziewać. Zapraszam Was do dyskusji pod materiałem. Z mojej strony wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i cześć.